Wracajcie do szkół. Ja jadę. Warta honorowa na posterunek. Patrz! Tył. Zwrot. Warta, prezentuj. Broń. Poczty. Marsz. Proszę teraz wójta o zabranie głosu. Dziękuję. Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich przybyłych tutaj do mogiły poległych wszystkich uczniów i przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, po raz kolejny gromadzimy się nad mogiłą poległych powstańców styczniowych, aby uczcić ich pamięć, oddać ich cześć, złożyć kwiaty i zapalić znicze, bo to im się należy. Równo 151 lat temu, 22 stycznia 1863 roku, wybuchło powstanie styczniowe. Było to powstanie przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Jak źródła podają, to był największy zryw narodowościowy w historii naszego kraju, w historii naszej Polski. Było w czasie powstania styczniowego, było stoczonych ponad 1200 bitew i potyczek. Te bitwy i potyczki nie ominęły i naszego terenu, tu terenu gminy Obryte, terenu gminy, jak datuje się na 14 i 15 lipca, szczególnie na 14 lipca 1860 roku, były tu stoczone największe bitwy właśnie pod Sokołem Włościańskim i Cyganami i najprawdopodobniej, a może na pewno, spoczywają to wszyscy polegli powstańcy z okresu tej bitwy. Jest to bardzo ładnie, bo co roku pamiętamy o tych naszych bohaterach, bo to są na pewno bohaterzy, którzy nie szczędzili swojego życia i zdrowia z kosami, z pikietami, jakimiś tam prymitywną bronią stawiali dzielny opór przeciwko najeźdźcy rosyjskiemu. Tych zrywów, jak w historii przypominamy sobie, było bardzo dużo. I jak teraz oceniamy, rzeczywiście dzięki tym zrywom, powstaniom, tym i listopadowym, i styczniowym powstaniom wielkopolskim, później wojną zawdzięczamy naszą wolność i dzisiaj, szanowni Państwo, a szczególnie drodzy uczniowie, bo te wszystkie uroczystości tutaj, które tu organizujemy, to jest po to, aby dochować tradycję, a przynajmniej przekazać Wam, drodzy młodzieży, że takie coś było, żebyście Wy później w przyszłości, jeżeli dorosniecie do naszych lat czy młodszych, żebyście pamiętali. Ta mogiła rzeczywiście, ona była tutaj od dawna, ona była tu obchodzona przez szkołę i tutaj mieszkańców Sokoła Osiańskiego. Praktycznie od 2 lat trochę to rangę tego święta żeśmy podnieśli. Przypomnę, że w tamtym roku była 14 lipca bardzo piękna uroczystość. Na pewno w tym roku to już wejdzie w kalendarz obchodów. W tym roku też będziemy obchodzić. Szanowni Państwo, jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za... Z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imienia Witwemu, a syny Twe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, wzbudź nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje. Jeszcze teraz wojskowe, dość duże i myślę, że tutaj 13 lipca w tym roku zaistniejemy już takim pododdziałem szkolnym. Także część młodzieży tutaj widzicie, opanowała już chwyty bronią.
Prawda, już nie będziemy musieli się czego wstydzić tutaj. Będziemy stać kompanią, można powiedzieć, honorową. Wartaj poczty, własność! Warta na ramię! Broń! Do nogi! Broń! Całość spoczni! Na tym kończymy tą uroczystość. Czy ktoś by chciał jeszcze zabrać głos? Wartaj poczty, własność! Warta na ramię! Broń! Poczet 13 pułku piechoty do szyku. Do! Rozkwitały bąki biały róż. Wróć jasień, pustej wojenki już. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za góruży najpiękniejszy kwiat. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Marta honorowa do szyku. Ja bym jeszcze proponował zrobić takie wspólne zdjęcie tutaj. Ustawimy się, poprosimy jeszcze raz, wojsko przyjdzie już na lód. Nie wszyscy może przyjadą. 20, takie 20.